Witam Państwa serdecznie w studiu American Home w pierwszym odcinku cyklu rozmów o nieruchomościach. Moim Państwa gościem jest Łukasz Szulc. Witam. Witam, cześć. Dzień dobry Państwu. Biuro Pośrednictwa Nieruchomości American Home na naszym rynku funkcjonuje już od ponad 3 lat. Powiedz mi proszę, dlaczego warto korzystać z Biura Pośrednictwa Nieruchomości? Jakie są Twoje doświadczenia? Z czym chciałbyś się z nami, z widzami podzielić? Ja mam doświadczenie w nieruchomościach 10-letnie. To, co już zauważyłem współpracując z klientami sprzedającymi, często klienci, którzy sami sprzedają nieruchomość, wystawiając na różnych portalach, chcą sami sprzedać tą nieruchomość, przynajmniej przez jakiś okres próbny, 2 tygodnie do miesiąca. Dlaczego? Kiedy już się pojawia to ogłoszenie, pojawiają się pierwsze telefony klientów kupujących, tak? Klienci się umawiają, klienci chcą obejrzeć, zapoznać się z daną nieruchomością, bo to jest coś nowego, tak? Tacy klienci przeważnie odmawiają, tak? Bo już mają pierwsze spotkania, już myślą, że pewnie będzie już sprzedaż nieruchomości, dlatego to biuro jest całkowicie pewnie niepotrzebne. Czyli jest pierwsza taka myśl, że biuro nieruchomości jest tak naprawdę nie do końca mi potrzebne. Skoro umiem sam sprzedać nieruchomość, sam wystawić tą nieruchomość i już jest kontakt, to po co mi te biuro nieruchomości? No teoretycznie jest to proste. Komórka, internet. Parę zdjęć tak naprawdę, dokładnie tak. No ale. No właśnie ale. Jak tu wspomniałeś, sprzedać nieruchomość to jest prosto, ale doprowadzić ją do sprzedaży to jest długi już proces. Dlaczego? Często klienci też nie wiedzą, kiedy już pojawia się ta sprzedaż, tak? Pojawia się ten klient, ok, kupuje. Pytanie, co dalej? Przede wszystkim trzeba sporządzić umowę przedostępną kupna-sprzedaży. No oczywiście, jeżeli to jest klient kredytowy, tak? Często klienci nie wiedzą, jak tą umowę sporządzić. Ona jest sprawdzana przez internet, wydrukowana, klienci ją wypisują. Często takie później umowy do mnie też trafiają, jakby po całym już tam procesie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Klienci też nie wiedzą, jak taką umowę zabezpieczyć. Czy jednak zadatek, czy jednak zaliczka. No tak, a to są takie różnice, które są bardzo istotne z punktu widzenia potem konsekwencji. Ależ oczywiście. Ale dzisiaj nie będziemy tego drążyli tematu. Tak, to w następnym odcinku. Tak jest. Później pojawia się tak naprawdę księga wieczysta. Jak czytać tą księgę wieczystą? Jakie są działy? Jak tą umowę opisać? Przeważnie jest dział trzeci, tak, że jest służebność, jest komornik. Są roszczenia, tak? Dział czwarty, który mówi o księgach, o wpisach hipotecznych, obciążeniach. Co teraz? Czy my to mieszkanie możemy sprzedać, czy nie możemy sprzedać? Wiele razy się spotkałem jakby z klientami, którzy szukają na własną rękę nieruchomości i nagle pojawia się właśnie, panie Łukaszu, a tam był dział trzeci, służebność osobista. Co z tym fantem zrobić, tak? No i ograniczone właśnie, prawo rzeczowe jednak pojawia się w hipotece. Przecież nie kupię nieruchomości z babcią, z dziadkiem, tak, z osobą trzecią, tak? I często te nieruchomości nie są sprzedawane. Klient sprzedający zastanawia się, jak tą nieruchomość sprzedać, czy faktycznie mogę ją sprzedać, skoro już miałam tylu klientów, chciało kupić, a jednak sprawdzając księgę, sorry, jednak nie kupuje, tak? Czyli trochę podsumowując, samo wystawienie nieruchomości na sprzedaż to jest rzecz rzeczywiście stosunkowo prosta. Pewnie przynajmniej, o którym pewnie też później będziemy rozmawiali, to jest najłatwiejsze do zrobienia, chociaż są pewne też bardzo istotne niuanse, ale o tym też później. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałeś, bardzo dużo spraw o charakterze formalnym. Ja bym jeszcze pewnie dodał kwestię związaną z rozliczeniem współdzielni czy we wspólnocie. Ale czy są zadłużenia czynszowe, czy ich nie ma. Chociaż to pewnie najprostsza. Tak, ale przede wszystkim też weryfikacja, co tak naprawdę klient kupuje, czy kupuje spółdzielcze, własnościowe z księgą wieczystą. Też dużo pytań otrzymuje. Czy jeżeli mieszkanie nie ma księgi wieczystej, to mogę taką nieruchomość kupić, tak? Kiedy jest spółdzielcze, własnościowe bez księgi, kiedy jest z księgą wieczystą, kiedy jest to ode mnie własność nieruchomości. To jest dużo tak naprawdę zagadnień. Po drugie, sprzedający, sprzedając nieruchomość, często nie wiedzą, że 5 lat nie upłynęło, że mają do zapłaty podatek. Albo od całej kwoty, albo od różnicy między zakupem a sprzedażą nieruchomości. Kiedy mija 5 lat? Od którego momentu? Od którego momentu? Jak to przeliczać? Też wiele osób nie wiedzą, jak to przeliczać, ale
też o tym porozmawiamy w kolejnych odcinkach. No, tematów jest, szanowni państwo, bardzo dużo. My dzisiaj tak naprawdę w tym naszym pierwszym odcinku pewne rzeczy próbujemy zasygnalizować, a potem będziemy już bardzo szczegółowo to omawiać, tak? Chociażby księgi wieczyste i hipoteka, kredyty, zaliczka zadatek, no bardzo ważna sprawa, umowa przedwstępna, umowa właściwa. Jest tego bardzo dużo. Ale Łukasz, jak w skrócie byś opowiedział o zaletach, jeżeli chodzi, czy wyróżnikach American Home, jeżeli chodzi o obsługę klienta przy sprzedaży nieruchomości? Przede wszystkim to, co my robimy, jeżeli chodzi o pozysk nieruchomości u klienta sprzedającego. Przede wszystkim badamy jego oczekiwania, dlaczego chce sprzedać, po co chce sprzedać, tak? Jak to ma wszystko wyglądać, jak klient sobie wyobraża współpracę z biurem nieruchomości. Po drugie, rozmawiamy na temat weryfikacji dokumentów. Ja zawsze na spotkaniu, czy nawet mój zespół na spotkaniu z klientem sprzedającym bierzemy postawę nabycia nieruchomości, czy to jest akt notarialny, czy to jest postanowienie sądowe, akt dziedziczenia, cokolwiek, żeby zweryfikować i podpowiedzieć klientowi, jak my to widzimy, sprzedając nieruchomość. Czyli nie jest naszą pracą, że my tylko wpadamy do klienta, patrzymy pyk, 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 zdjęcia, pyk, 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 dobra, drogi klienci, umowa, heja i lecimy w internet. Tak. I ja nie chcę tak sprzedawać, tak? Mój zespół też jest już przyzwyczajony, żeby to podejść profesjonalnie do sprzedaży nieruchomości. Pytania, 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 pytania. Jak już klient sprzedający wszystko wie, jak sprzedać, jakie dokumenty są potrzebne, co jest potrzebne, żeby przygotować jakby nieruchomość do sprzedaży, to wtedy sprzedający śpi spokojnie, ja wiem, co ja mogę sprzedać, jaki jest stan prawny danej nieruchomości i wtedy się zaczyna sprzedaż nieruchomości. Jeżeli ja będę miał klienta, który powie kupuje, to ja wiem, jak wygląda proces tej sprzedaży nieruchomości. Myślę, że warto jeszcze tutaj wspomnieć, żeby państwo także mieli też pewien obraz, że w momencie, gdy chcemy kupić nieruchomość i korzystamy z usług American Home, możemy załatwić wszystko. Znaleźć nieruchomość w zasobach, czy już mamy ewentualnie wybrano to, co nas interesuje. Dwa, jest doradca kredytowy, tak? Doradca finansowy, który też jakby przeprocesuje przy całej tej procedurze. Bo to tylko tak powiem, jeżeli chodzi o kredyt, bo to nie chodzi o to, żeby pójść bezpośrednio też do banku i nie wiedzieć tak naprawdę, nie mając jakby porównania innych ofert, tak? My też mamy jakby oferty kilkunastu banków, kilkanaście propozycji i każdy kredyt możemy dopasować do klienta. I to samo dotyczy również ubezpieczenia, bo na rynku towarów ubezpieczeniowych jest bardzo dużo, ale można wybrać to, co jest najbardziej korzystne przede wszystkim dla klienta, co nie zawsze oznacza, że jest najtańsze. Czasami warto dopłacić kilkanaście złotych, może kilkadziesiąt, ale mieć mieszkanie ubezpieczone też bardzo dobrze. Dokładnie. To jest akurat ubezpieczenie, już nasza nowość, którą już weszliśmy, już to kontynuujemy. Ale to jest dobre, myślę, wydaje, że to też jest warto o tym powiedzieć, że od A do Z, tak? Kupno, wybór nieruchomości, wszystkie dokumenty, które są niezbędne, łącznie z umówieniem notariusza, w efekcie już później końcowym, jeżeli jest wszystko ok, po kredyty, ubezpieczenie, czyli taka oferta szeroka. Dokładnie, ale to, co właśnie Łukasz powiedziałeś, właśnie my też doprowadzamy z dokumentami, gdzie już mamy kredyt załatwiony, umowę kredytową podpisaną, tak? Wszystkie dokumenty zanosimy do notariusza, tak? Jesteśmy u notariusza, żeby też dopilnować, czy wszystko zapisane jest ok. Kiedy jest wkład własny, czy klient płaci gotówką notariusza, czy przelewem, wszystko jest opisane, wszystko my przygotowujemy, wszystko już mówimy notariuszowi, jak to powinno wyglądać, jaki jest mechanizm tego aktu notarialnego, kiedy jest wypłata kredytu, kiedy jest przekazanie nieruchomości, wszystko musi się znaleźć w akcie notarialnym. My to wszystko też przygotowujemy i drodzy państwo, my też jesteśmy na przekazaniu nieruchomości, czyli mamy też dokumenty do energii, do gazowni, do wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej. Wszystko przygotowujemy, spisujemy liczniki i dla państwa wszystko przekazujemy. Łukasz, na koniec jeszcze wyjaśnijmy naszym widzom takie pojęcie, które ściśle wiąże się też z procesem sprzedaży nieruchomości, czyli home staging. Krótko, co to jest, o co chodzi? Home staging, czyli proces sprzedaży, przygotowania nieruchomości do jego sprzedaży. Polega na tym, że wchodząc, tak jak my robimy zdjęcia u klienta,
to usuwamy te zbędne elementy. Garnki, nieganki, talerze, kubki, wody, ubrania na suszarkach, cokolwiek. Przygotowujemy, sprzątamy to wszystko, zabieramy z danego pomieszczenia. Przede wszystkim, żeby pokazać dane pomieszczenie, jak wygląda. Kuchnia, łazienka, przedpokój i pokój itd. Po to, żeby dany klient kupujący zobaczył całą przestrzeń, a nie bałagan w tym mieszkaniu. No tak, no to jest bardzo tak istotne. Pokrótce. No i o to chodzi, bo to też jest ważne dla klientów, że też jakby dbacie o ten aspekt jakby wizualny, tak? Bo zdjęć będzie kilka czy kilkanaście tak naprawdę, które będzie można obejrzeć, no i faktycznie zbędne elementy są po prostu zbędne. Ależ oczywiście, że tak. Lepiej się skupić na sprzedaży nieruchomości niż na tym całym bałaganie. A nie oszukujmy się, pewnie około 60-70 jakby ogłoszeń, no to jest tak naprawdę z tym bałaganem, tak? Niepotrzebnym bałaganem. Łukasz, ja dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę. Był to pierwszy odcinek studia American Home, nowego cyklu rozmów o nieruchomościach. Dziękujemy. Dziękuję Państwu i dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy.